Ilona Małek, witam. Jesienne wybory coraz bliżej. To dobry czas na podsumowania między innymi tego, co posłowie i senatorowie zrobili dla Podkarpacia w tej kadencji Sejmu i Senatu. Jak parlamentarzyści zamierzają przekonać po raz kolejny do siebie wyborców? O to zapytam posła Dariusza Dziadzio z PSL-u. Dzień dobry, witam Państwa. I Mieczysława Golbę ze Zjednoczonej Prawicy. Dzień dobry, witam Państwa. Na początek jednak parlamentarna statystyka. Dariusz Dziadzio, Polskie Stronnictwo Ludowe. 128 wystąpień na posiedzeniach, 70 interpelacji, którym nadano bieg, 30 zapytań, 9 pytań, 12 oświadczeń i udział w większości głosowań. Mieczysław Golba, Zjednoczona Prawica. 44 wystąpienia na posiedzeniach, 65 interpelacji, 2 zapytania, 4 pytania, 1 oświadczenie, udział w głosowaniach ponad 85%. Panowie, jak to jest z tą aktywnością posłów? Czy rzeczywiście te liczby mówią same za siebie? Przypomnę tylko, że rekordzista miał na swoim koncie ponad 1400. Tak, te liczby mają jakiś, jak gdyby można powiedzieć, taki krótki obraz naszej pracy w parlamencie. Natomiast większość czasu to przede wszystkim nasza praca w komisjach i ja jako przewodniczący Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Tych sukcesów kilka było i dla Podkarpacia, i dla naszego kraju. Udało mi się przede wszystkim tutaj kilka spraw bardzo, bardzo wyraźnie załatwić, a nie ukrywam, że też i sporo interpelacji jako Zjednoczona Prawica, a wcześniej Klub Solidarna Polska składaliśmy, to jest ponad 100 różnych jeszcze dodatkowo ustaw przygotowanych wspólnie przez klub, jak również przede wszystkim też i różne uchwały, które były bardzo ważne i istotne dla właśnie naszego kraju i dla Podkarpacia. Pan poseł Dziadzio, między innymi Komisja Zdrowia. Zgadza się. To, co pani tutaj przedstawiła, tą całą statystykę, to są narzędzia pracy posła i każdy poseł, który jest w parlamencie, ma tego typu narzędzia dostępne. Zapytania, informacja bieżąca czy interpelacje. Natomiast oprócz tego warto wspomnieć o tym, że jeszcze posłowie mają tą możliwość, że składając projekty, i tutaj tego brakło w tej statystyce, jaka jest ilość złożonych projektów ustaw, bo przecież wielokrotnie byłem też posłem wnioskodawcą. Ostatnia ustawa, którą jestem wnioskodawcą, to ustawa Praca dla Młodych, czyli te 100 tysięcy miejsc pracy finansowanych z budżetu państwa. I o tym porozmawiamy w dalszej części. Jak i również programu. Ustawa bardzo ważna, bo też wynikająca z Komisji Zdrowia, ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Natomiast jeżeli już jesteśmy tak przy sukcesach, bo każda nasza praca jest też związana z pracą w komisji i to, że czasami tych posłów nie widać na sali sejmowej, jest wynikiem tego, że jesteśmy w tym czasie na komisjach. Sytuacja jest taka, że jako członek Komisji Zdrowia też miałem swoje sukcesy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie ochrony zdrowia tutaj na Podkarpaciu. To jest zlikwidowanie kolejki w oczekiwaniu na zaopatrzenie ortopedyczne, to było później zlikwidowanie kolejki powózki inwalidzkie dla pacjentów. To jest bardzo ważna rzecz, zwłaszcza, że pacjenci byli ubezpieczeni, a nie wiedzieć, czemu musieli pół roku czekać na sprzęt, który należy im się w zasadzie od ręki. Sukcesy już znamy, a teraz były jakieś porażki? Albo coś do zrobienia w kolejnej kadencji? Ja myślę tak, że porażek trochę było przede wszystkim tutaj, które się nie udało wspólnie dla Podkarpacia wywalczyć, jeżeli chodzi o drogę S19. No to jednak stanowczo rząd się nie przychylił do tych jak gdyby postulatów. Były różne projekty dla przedsiębiorców, w szczególności chodzi o rozwiązanie, prowadzenie działalności gospodarczej, o swobodzie działalności gospodarczej. Bo powiedzmy, że oprócz tego, że jest pan posłem, jest pan również przedsiębiorcą. Tak, i właśnie te dylematy niejednokrotnie na co dzień spotykam. Firma, którą prowadzę już ponad 20 lat, rzeczywiście jest bardzo ważnym, jak gdyby taką firmą na naszym rynku podkarpackim i krajowym i to przede wszystkim pokazuje, że bardzo mocno jest tutaj niejednokrotnie... Potrzeba zmian, jeśli chodzi o prawo dla przedsiębiorców, ale właśnie o te zmiany walczy między innymi pan poseł Dziadzio, prawda? Bo to były deklaracje... To były postulaty, z którymi wchodziliśmy jeszcze jako przedstawiciele ruchu Palikota. Zgadza się. I myśmy mówili wyraźnie, że naszym priorytetem jest poprawa działania i funkcjonowania systemu w stosunku do małych i średnich firm, tak? Ja sam mówiłem, że bardzo chciałbym poprawić prawo w naszym kraju tak, abym mógł prowadzić własną działalność gospodarczą bez myślenia o tym, że jednym podpisem jakiś urzędnik może mi tą firmę zniszczyć albo doprowadzić mnie do bankructwa. Więc te działania były wdrożone. Jako Ruch Palikota złożyliśmy projekty ustaw dotyczących pakietu gospodarczego. Natomiast po jakimś czasie Ruch Palikota wyszedł z tego pomysłu promowania projektu,
projektów i pracy nad tymi projektami, dlatego ja wyszedłem z ruchu Palikota. Więc w tym momencie mam też możliwość taką, że będąc w koalicji też mam tą możliwość rozmowy z ministrami, między innymi z ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, jako ministrem pracy. Też rozmawiamy o wielu rozwiązaniach i wsparcia dla młodych ludzi, zwłaszcza w poszukiwaniu pracy i rozwoju tej pracy na Podkarpaciu. I ja mówiłem też o rozwoju polityki klastrowej, czyli tej współpracy między firmami, między przedsiębiorcami, między samorządami oraz między uczelniami. I to się sprawdziło. To jest bardzo dobre narzędzie, które sprawdza się nie tylko w Unii Europejskiej, ale w Japonii, sprawdza się w Stanach Zjednoczonych. Też były pewne zmiany dotyczące finansowania 2014-2020 i tam doszliśmy do porozumienia, jakie klastry można nazwać klastrami regionalnymi, jakie klastrami krajowymi kluczowymi, a jakie klastrami lokalnymi. Więc to jest bardzo ważna rzecz, bo to finansowanie, które jest jedne z największych, w znacznym stopniu pomoże tym firmom funkcjonować i zwiększyć swój potencjał. Pan wyszedł z ruchu Palikota, pan wyszedł z PiS-u, prawda? Pan trafił do PSL-u, pan do Zjednoczonej Prawicy. Z czego to wynika? Czy to jest poszukiwanie swojego miejsca na scenie politycznej? Pani redaktor, jeszcze wrócę do tematów poprzednich, bo jeśli mi pani pozwoli, dać tyle też czasu, co mojemu koledze. Więc ja chcę powiedzieć tutaj jeszcze o sukcesach naszych, przede wszystkim moich osobistych. To przede wszystkim moja pierwsza, jak gdyby taka bardzo ważna sprawa do naszego kraju, to były akta. Akta, gdzie moja komisja, jedyna sejmowa komisja innowacyjności i nowoczesnych technologii, podjęła dezyderat wzywający pana premiera Donalda Tuska, aby nie podpisywał tej ustawy, tej w szczególności i umowy. No, okazało się, że jedyna komisja w polskim parlamencie to właśnie była ta moja. Udało się w pewnym sensie, później, prawda, wielkie demonstracje widzieliśmy. Kolejna sprawa to była taka patent jednolity i Europejski Sąd Patentowy. To było coś niesamowite, tragedią dla naszych przedsiębiorców. To po prostu trzy miały powstać sądy patentowe, jeden we Francji, w Paryżu, w Londynie, w Wielkiej Brytanii i w Monachium w Niemczech. I w tym wypadku, kiedykolwiek my chcemy się rozwijać, wchodzić na nowy rynek innowacji, nowoczesne technologie i tutaj chcemy jak gdyby rozwijać w szczególności nasze firmy, to była totalna blokada. Wtedy, kiedy by nam ktokolwiek zarzucił, że ta szklanka to jest właśnie wymyślona przez przedsiębiorcę francuskiego, więc nasz przedsiębiorca by musiał zaprzestać produkować tej szklanki, bo dlatego, że przede wszystkim on by mu zabronił tego, bo ten sąd jednolity, który by był właśnie, by się mieścił wtedy w Paryżu, musiałby sobie zatrudnić tłumacza, musiałby sobie zatrudnić, prawda, no tutaj też i przede wszystkim no, adwokatów, którzy by mu pomogli w tym języku i tam bronić, dowodzić rację, ale produkcji musiał zaprzestać. To był problem. Był jeszcze telewizja naziemna, telewizja Trwam. To może jeszcze wrócę do tych transferów, dobrze, bo możemy długo opowiadać o tych sukcesach. Jest sukcesu, tak. Dobrze, ale gdybyście mi właśnie panowie odpowiedzieli na to pytanie, czyli z czego się to bierze, że jednak szukacie swojego miejsca na scenie politycznej? Znaczy, ja swoich poglądów nie zmieniłem. No bo z PiS-u pan wyszedł, tak, prawda? Jest pan w Zjednoczonej Prawicy, ale będzie pan startował znowu z listy PiS-u, tak? Bo taki jest porozumienie, tak. Które mówi o tym, że jeżeli postulaty wasze zostaną ujęte w programie, to będzie pan startował z listy PiS-u. Tak, więc Zjednoczona Prawica to przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Polska Razem, Prawica Rzeczypospolitej i też Niezależny Samorządny Związek Zawodowy, który bardzo nas wspiera. I w związku z tym powstała szeroka, można powiedzieć, Zjednoczona Prawica, która zdobyła już pierwsze zwycięstwo po wielu latach, a w szczególności tutaj Urząd Prezydenta i został nim właśnie pan dr Andrzej Duda, w tej chwili prezydent elekt. I ja nie ukrywam, że ja swoich poglądów nie zmieniłem. Ja w dalszym ciągu mam prawicowe poglądy, konserwatywne i chcę je dotrzymać cały czas i myślę, że na pewno wyborcy tak mnie traktują. Jestem już trzecią kadencję w polskim parlamencie. Myślę, że to doświadczenie, które zdobyłem po tych trzech kadencjach, to jest, myślę, że na pewno bardzo ważne. Ja nie ukrywam, że w drugiej komisji, której pracuję, to jest Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej i Sportu, to też wiele sukcesów, to budowa infrastruktury sportowej. Wracamy do sukcesów, dobrze, ale tak, dajmy możliwość wypowiedzenia się naszemu gościowi, dobrze. Panie pośle, w pana przypadku ten transfer był troszkę inny, prawda, ponieważ był pan w ruchu Palikota, między innymi była tam, że tam akcja Wybieram Etykę, czyli propagująca wśród uczniów naukę etyki zamiast religii, prawda, i nagle znalazł się pan w PSL-u. Trochę zaskakująca decyzja. Nie do końca zaskakująca, z racji tego, że w PSL-u, to była podstawa mojego i wejścia moich kolegów do Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest właśnie czyli to... Czyli poglądów pan nie zmienił. Poglądów nie zmieniłem. I tu jest sytuacja taka, że jeżeli chodzi o głosowania światopoglądowe, mamy właśnie dowolność w tym momencie. Nie mamy żadnej dyscypliny, nikt nikomu nie łamie kręgosłupa, nikt nikomu nie każe głosować tak czy w inny sposób. Po prostu mamy wolność światopoglądową i dałem temu przykład, będąc w PSL-u, że zagłosowałem za konwencją antyprzemocową,
bo tutaj była sytuacja taka, że była dowolność, część posłów miała swoją decyzję, zagłosowała przeciw. Ja zagłosowałem za tym, żeby ta konwencja została wprowadzona i bardzo fajnie też powiedziała, skomentowała to pani senator Możdżanowska właśnie z PSL-u, która powiedziała krótko, konwencja antyprzemocowa to drogowskaz. Dla ludzi żyjących zgodnie z nauką Kościoła nic się nie zmienia. Więc tutaj nie było żadnego problemu robienia jakichkolwiek większych działań. Podjąłem decyzję, zagłosowałem, nikt mi tutaj nie nakazywał ani nie łamał kręgosłupa. Sprawy światopoglądowe głosuję tak jak pozostają moje postulaty i moje poglądy się kompletnie nie zmieniły. Więc jestem przekonany, że jeszcze i w tej kampanii, i w następnej kadencji zaskoczę swoimi poglądami. Jutro na Podkarpaciu będzie Ryszard Petru. Sonduje, na jakie poparcie może liczyć? Czy to ugrupowanie jest panu bliskie? Może w takie listy wystartować? Nie, absolutnie nigdy, dlatego że w polityce nie mówię nigdy, ale ja uważam, że na pewno moje poglądy to nie pozwoliłyby mi sumienie, żeby kandydować w takie listy. Ja uważam, że to jest jak gdyby taka platforma BIS, która tonie, ta pierwsza, a ta druga ma powstać, ma być taki koło ratunkowe, który ma im pomóc, to jest dawna Unia Wolności. To są ludzie powiązani z bankami, im się fajnie żyje, bo dobrze żyło. Nie widzę tych problemów ludzi na Podkarpaciu, w Polsce, którzy rzeczywiście muszą za 1200, 400, 500 zł wyżyć przez cały miesiąc. O, im się bardzo dobrze powodziło. Oni nie rozumieją te problemy frankowiczów, którym rzeczywiście dotknęło ich i tych wszystkich, którzy mają złotówkę pozaciągane kredyty. I to jest problem. Dzisiaj my musimy przede wszystkim tutaj pokazywać, żeby jak zdobyć mieszkanie dla młodych ludzi. To są nasze jak gdyby też i programy, postulaty wspólne, gdzie mamy wspólnie z Zjednoczoną Prawicą umówione i to jest bardzo ważne, aby dawać taką nadzieję młodym ludziom. A czy szykuje się zmiana na scenie politycznej? Pojawili się dwaj nowi gracze. Jak panowie widzą wobec tego szanse swoich ugrupowań? No, to pokazały już te wybory, jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, to pokazały wybory prezydenckie i tutaj my liczymy na to, że weźmiemy odpowiedzialność za kraj i będziemy przede wszystkim później odpowiadać za wszystkie nasze decyzje podjęte, także liczymy na to, że zdobędziemy większość, to będzie zależało oczywiście od wyborców. O to oczywiście cały czas będziemy w kampanii prosić, bo chcemy jak gdyby naprawić Polskę, dać ludziom pewną nadzieję, szansę i ludzie tego oczekują. To widzimy dzisiaj cały czas, bo niejednokrotnie, kiedy rozmawiamy po spotkaniach różnych, ja się spotykam często, nie tak dawno, miałem dużo spotkań z księdzem Tadeuszem Sokowiczem Zaleskim, jeśli chodzi o sprawy Ukrainy, Wołynia, Małopolski Wschodniej i ja tutaj chcę powiedzieć, że ludzie mają wiele problemów, ale rząd tego nie widzi, obecna koalicja rządowa tego nie widzi, jest ślepa, głucha, a to przede wszystkim jest problemów bardzo dużo. Panie pośle? Ja nie mogę się zgodzić, bo ja wiem, że kolega jest w opozycji, powoli zaczyna kampanię wyborczą i opowiadać różne rzeczy. To nie jest tak, że nikt nic nie widzi, bo są działania, które są konkretnymi działaniami. Przyjrzyjmy się na działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Bony stażowe, bony mieszkaniowe, bony zatrudnieniowe. To jest właśnie to wsparcie, które kierujemy do młodych ludzi, dla przedsiębiorców, aby w jakiś sposób zmniejszyć tą daninę, jaką muszą później zapłacić przy zatrudnieniu pracownika. Dzisiaj wprowadzamy ustawę Praca dla Młodych. 100 tysięcy miejsc pracy, to co wcześniej powiedziałem. Dużo ludzi mówi, ale wyniki tego projektu poznamy dopiero za rok, prawda? Zgadza się. Ale to jest właśnie konsekwencja tego, że przez jakiś czas były wdrażane inne projekty, inne programy, które miały Ale ten jest bardzo ważny, prawda? Bo zdecydowanie tak. Praca dla młodych, tak samo jak ważny, tyle osób, które tak samo jak ważny jest też dla tych, którzy mają na przykład chęć prowadzenia własnej działalności gospodarczej. To jest tak zwane wsparcie w starcie. 70 tysięcy złotych na rozkręcenie własnej działalności dla absolwentów, tych, którzy już skończyli szkołę i tych, którzy są na przykład na ostatnim roku studiów, więc mają tutaj to wsparcie do rozkręcania, bo musimy sobie powiedzieć prosto i wyraźnie, po zakończeniu tej gospodarki, jaka była w 1989 roku, mamy gospodarkę wolnorynkową i dzisiaj na tym wolnym rynku najważniejszą rzeczą będzie konkurencyjność. Konkurencyjność regionów, konkurencyjność krajów, konkurencyjność, która będzie pozwalała rozwijać daną gospodarkę. I dzisiaj powiem tak, nie możemy liczyć na to, że państwo będzie budowało fabryki, ale możemy liczyć na to, że młodzi ludzie, kończąc studia, czy kończąc nawet na średnim wykształceniu, bo nie każdy musi mieć studia, a każdy jest potrzebny w społeczeństwie, zakładając własną działalność gospodarczą, zakładając własną firmę, rozwijają ten teren, rozwijają ten region, ale również też zatrudniają, dają możliwość rozwoju innym ludziom. Więc te wsparcia, te działania zostały uskutecznione. A co z ludźmi, którzy już pracują? Ważnym postulatem jest walka z bezrobociem, o którym pan mówił, prawda? W tej chwili 500 osób w Mielcu, 180 osób w Sanoku. Ma tracić pracę. Co to jest problem właśnie, bo to pokazuje w tej chwili jak gdyby ta sytuacja, gdzie polski rząd, to co powiedziałem, wracam do tego samego, to nie chodzi o kampanię, bo kolega też może mówić o sukcesach, ja będę mówił też o innych sprawach, jeśli chodzi o Mielec, jeśli chodzi o na przykład o Świdnik, no tutaj 500, tam prawie 1500 miejsc pracy, to wygląda tak, jakby rząd dbał o społeczeństwo francuskie, o francuski rząd. I teraz ja powiem tylko jedną rzecz. Ja nie mogę przyjąć jednej rzeczy. Bardzo ważne, minister konstytucyjny, który powiedział, że za 6 tysięcy tylko może pracować z Łodzi, to jest
wie pani, szanowni państwo, coś nieprawdopodobnego, żeby minister konstytucyjny tak się wyrażał, kiedy mówimy, no tak, zamiast tamci, prawda, przez 3 lata zadbać o polskie górnictwo, polską energetykę, to oni, prawda, obsadzali swoich stołkami tylko po to, żeby, prawda, im zrobić, prawda, w pewnym sensie przysługę i dla rodziny te miejsca pracy. Więc to jeśli jest, ty wygracie wybory, to się zmieni? Myślę, że zdecydowanie to jest, wie pani, dlatego jak powiedziałem wcześniej, że musimy przede wszystkim zrobić i wziąć odpowiedzialność w 100%, dlatego to przede wszystkim pokaże walka z korupcją. Dzisiaj ona kompletnie nie istnieje. Pokazały te taśmy prawdy, ta wojna tam na szczytu władzy, że widzimy, jak oni totalnie walczą między sobą. Ale to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to. My musimy tworzyć miejsca pracy, my musimy dawać ludziom nadzieję, żeby Polacy właśnie nie wyjeżdżali. To jeszcze króciutko, pan poseł Dziadzio, jak pan by nie chciał do siebie przekonać wyborców? Przedstawię swój program, bo nie wszystko zostało zrobione, owszem. Natomiast jestem przekonany, że te poglądy i te postulaty, jakie będą zawarte w mojej kampanii wyborczej, bo będę kandydował kolejny raz i to będzie już ostatni. 2 kadencje, tak sobie założyłem, chcę być posłem i biorę pod uwagę to, że sam mówiłem o kadencyjności posłów, 2 kadencje wystarczy. Nabrałem doświadczenia i będę chciał to doświadczenie przekazać też ludziom i pokazać, że można, biorąc pod uwagę doświadczenie, wiele osiągnąć, to co udało się osiągnąć do dzisiaj. Natomiast słuchając pana posła, mówi, że myśli, wygra, że myśli, że wygra. No, nie słyszę nadziei na wygraną w tych wyborach, więc proponuję, aby tą nadzieję przesunąć na PSL. Poczekajmy, dziękuję za rozmowę, a państwa zapraszam za tydzień na godzinę 19. Do zobaczenia.